Jan Paweł II, kardynał Wyszyński pomagają nam obecni pasterze Kościoła, mądrzy politycy, nauczyciele, wychowawcy, rodzice. Uczą nas takiego życia społecznego, rodzinnego, narodowego, aby nie utracić po raz kolejny wartości, jaką jest wolność. Wartości, która nie jest dana raz na zawsze, ale która jest zadaniem, zobowiązaniem. W imieniu organizatorów witam serdecznie wszystkich Państwa na uroczystości odsłonięcia pomnika wzniesionego w hołdzie walczącym i poległym za ojczyznę w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Szanowni Państwo, za chwilę dowódca kompanii honorowej wystawionej przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia imienia generała Józefa Bema w Toruniu, pan kapitan Waldemar Ryngwelski złoży meldunek o gotowości pododdziału do dzisiejszej uroczystości. Czołem, żołnierze! Czołem, panie majorze! Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt oraz zostanie odegrany hymn państwowy. Podniesienia flagi państwowej na maszt dokona poczet flagowy wystawiony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czernikowie. Szanowni zebrani, jestem bardzo wzruszony, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości odsłonięcia pomnika w Czernikowie, pomnika, który udało się zbudować na 100-lecie niepodległości. Tą decyzję o tym, żeby pomnik stanął tutaj, podjęliśmy 2 lata temu i wspólnie z panem wójtem to dzieło udało się doprowadzić do końca. Dziękuję panie wójcie za pana wsparcie, za pana oddanie i życzliwość za to, że ten pomnik mógł tutaj powstać. Z tej okazji również dziękuję panu profesorowi Krajewskiemu, który na tę okoliczność napisał książkę Podnieś skrzydła orle biały ziemi dobrzyńskiej drogi do wolności. Jak widzimy na tym monumencie orzeł podniósł skrzydła i leci do wolności. Ten pomnik tak się złożyło, to trochę może takich refleksji osobistych, bo to jest taka chwila, o której chciałbym powiedzieć. Szanowni Państwo, jest pewnym takim ukoronowaniem mojej działalności na terenie gminy Czernikowo. 16 lat tych pomników w cudzysłowie powstało sporo. To są świetlice, to są obiekty szkolne, to są dziesiątki kilometrów dróg, lamp, setki oczyszczalni, wiele rzeczy, które w tym czasie się udało stworzyć i cieszę się, że na koniec swojej tutaj pracy jako wójta gminy Czernikowo mogę za chwilę, czy będę mógł za chwilę odsłonić ten pomnik. Jest to symbol właśnie odzyskania niepodległości przez Polskę. Miejsce, gdzie będziemy mogli składać wiązanki kwiatów przy różnych uroczystościach państwowych, patriotycznych czy gminnych. Cieszę się, że to powstało i mam nadzieję, że będą powstawały kolejne obiekty, które będziemy mogli święcić, które będziemy mogli otwierać. Tego życzę naszej gminie. Dziękuję bardzo. Niech ten pomnik przypomina nam, że jesteśmy jednym narodem, przez Boga odkupionym, wezwanym do pełnej wdzięczności za dar chrześcijańskiej wiary oraz życia w wolnej i niepodległej ojczyźnie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu. Chwała Bogu! Hołowaj! Ziema! Łaz! Salwą! Pan! Łaz! Salwą! Pan! Łaz! Salwą! Pan! Kwiaty składają przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej. Wójt gminy, pan Zdzisław Gawroński. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Jan Krzysztof Ardanowski. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele koła łowieckiego Barżan. Kompania honorowa, poczty sztandarowe, odmaszerować.